26, witam ze studia telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest wójt gminy Ostruda, pan Bogusław Fijas. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Wójcie, gmina Ostruda jest tak, jak potocznie mówią, takim obwarzankiem wokół miasta. Czy to jest dobra pozycja, jeżeli chodzi o gminę? To nie jest tylko mowa potoczna, bo faktycznie tak jest. To jest taka, tak, takie położenie obwarzankowe, jak ja, ja to nazywam. Mogę powiedzieć, że takie położenie no, daje szansę rozwoju i to znacznie lepszego niż, niż w przypadku gmin, które gdzieś tam leżą na krańcach, na krańcach powiatu. No, jesteśmy bardzo w bardzo dobrym położeniu. Nie tylko ze względu na to, że, że tutaj obtaczamy ostródeł, ale również stanowimy bardzo duży węzeł komunikacyjny w skali kraju. Panie Wójcie, no, pierwszy raz jest Pan na nas tutaj. Chciałbym, żeby Pan też przybliżył, jaką gmina Ostróda jest gminą. Bardzo się cieszę, że w ogóle zostałem zaproszony do, do, do studia. Fakt jest taki, że coraz więcej odbiorców z gminy Ostroda też tutaj odbiera e, telewizji Mazury i bardzo się cieszę, że, że, że takie możliwości są, stąd i również moja, moja, moja wizyta. E, no nie jest żadną tajemnicą, że akurat e, od sześciu lat e, jestem wójtem największej wiejskiej gminy w województwie warmińsko-mazurskim. 400 km2 powierzchni, już ponad 16 tysięcy mieszkańców. Ta liczba mieszkańców cały czas wzrasta. E, na 80 miejscowości no i od 1 stycznia 40 sołectw. Da się zauważyć, że w gminie można też inwestować, ponieważ posiada tereny w przeciwieństwie do miasta. No, te 400 km kwadratowych właśnie wokół, wokół miasta no, powoduje, że te możliwości faktycznie inwestycyjne e, są zdecydowanie lepsze, szersze. E, no i, też trzeba sobie jasno powiedzieć ciekawsze, no bo nikt nie, nie lokalizuje zakładów przemysłowych czy zakładów usługowych gdzieś w centrum miast, tylko lokalizuje się na obrzeżach. No akurat te obrzeża to już jest teren, teren gminy, dlatego mogę powiedzieć tak dzisiaj miejscowość Górka, miejscowość Tyrowo, no to są miejsca wręcz wskazane na, na, na sukcesy ekonomiczne. Przez to lokalizacja wielu firm już teraz, no i w najbliższej przyszłości również. Panie Wójcie, rozpoczęła się nowa, pięcioletnia tym razem kadencja. To lepiej jest dla samorządu, jeżeli jest dłuższa? E, no nie dyskutuję na temat ustawodawcy i, 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 prawda, i tych, tych decyzji. Oczywiście tak, bo, bo kiedyś wydawało mi się, że, że po kilku latach, po czterech, po ośmiu latach, że praktycznie wszystkie tematy, które dotyczą mieszkańców, już w jakiś sposób są kolokwialnie powiem, załatwiane. Tak nie jest. Tych tematów jest, jest coraz więcej. Oczywiście dla, dla włodarza, który ma tą perspektywę dłuższą, na pewno jest. Jest łatwiej tę ten, ten strategię realizować, rozłożyć ją na lata, i, i mogę powiedzieć, że to jest dobry ruch. W nowej kadencji zauważyłem, że zmienił Pan troszeczkę strukturę, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie urzędu. Powołał Pan swojego zastępcę, podziękował sekretarzowi. Czym, e, co, czym to było spowodowane? To znaczy duża gmina, e, prawda, tak jak powiedziałem, 16-tysięczna, no musi być sprawnie zarządzana. Pomimo bardzo dużego mojego zaangażowania, bo, 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 bo jestem pasjonatem samorządu już od, od, od prawie 30 lat, bo, 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 bo tyle funkcjonuję w tej przestrzeni, przestrzeni publicznej jednak potrzebny jest zastępca. Również wymogi prawne prawda, powodują, że nie było chyba gminy w Polsce, tak dużej gminy, który, gdzie wójt nie posiadałby swojego zastępcy. Od 1 grudnia powołałem pana Grzegorza Kastrała na stanowisko zastępcy wójta. Bardzo się z tego cieszę. Powiem szczerze, Mam już trochę lżej i przez to mam więcej czasu na to, żeby i spotykać się z mieszkańcami, i też prawda, na, 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 pewno takie, na pewne takie analizy i, i mogę powiedzieć jeszcze bardziej skuteczne działanie na rzecz, na rzecz mieszkańców. Czy podzielił Pan jakąś kompetencję, na przykład jakimiś działami się specjalnie zastępca, absolutnie. czy po prostu pomaga? E, absolutnie. Ma dokładnie takie same kompetencje jak wójt. Właśnie nie chciałem żadnego, żadnego rozdziału e, prawda, między kompetencjami zastępcy i, i wójta. E, w czasie nieobecności wójta. W 100% procentach za, za, za gminę może odpowiadać zastępca, i, i ma pełne do tego pełnomocnictwo. W gminie mieliście ostatnio wybory, kadencja sołtysów się skończyła. Jak w ogóle wygląda podział, jeżeli chodzi o sołectwa? Ile ich jest, czy duże nastąpiły zmiany, czy pojawili się nowi sołtysi? Jaka jest ich w ogóle rola, jeżeli chodzi o pracę w gminie? No mogę powiedzieć, to jest ta, ta jednostka pomocnicza, jakim są sołectwa, to jest ta podstawa funkcjonowania samorządu. Od 1 stycznia samorząd, yy, prawda, powołał 40 sołectwo. Te 40 sołectwo najmłodsze w naszej gminie to sołectwo Warlity Wielkie, 10 stycznia odbyły się wybory Sołtysa w tym sołectwie, historyczna chwila, bardzo się cieszę, mamy już pełną czterdziestkę. Jeśli chodzi o zmiany, to oczywiście nastąpiły i na 40 sołtysów 11 jest 11 jest nowych. Ale to są tak, zauważyłem, pewną taką prawidłowość, że mniej więcej, e, prawda, te 25% w trakcie wyborów tych sołtysów się zmienia. Nastąpiło, mogę powiedzieć, takie trochę odmłodzenie, odmłodzenie kadry sołtysów. E, z tego się oczywiście cieszę. O funkcji sołtysa mógłbym bardzo dużo opowiadać. W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o sołtysach, w szczególności ich święta, a te święto przypada na 11 marca i na pewno to jest taki okres w mediach zmożony, kiedy mówi się o tej funkcji. Ja, mogę, ja nie wyobrażam sobie dzisiaj funkcjonowania samorządu wiejskiego, gminnego, bez, bez, bez udziału sołtysów. Rola mogę powiedzieć, kapitalna. w zarówno w środowisku, prawda, bezpośrednio, z którego się wywodzą, bo, bo to są inicjatorzy, to są, mogę powiedzieć, entuzjaści, entuzjaści, działań, ale dla nas jest też, dla, dla mnie, dla, dla wójta bardzo ważna funkcja, bo to są też takie pewne społeczne bufory. Pierwsze problemy, czy z pierwszymi problemami mieszkańcy trafiają do sołtysa, z nimi się dzielą uwagami, prawda, czasami na tych zebraniach sołeckich, prawda, żartuję, że, że, że właśnie te największe emocje, czasami też negatywne, trafiają do sołtysów i nim mieszkaniec dojedzie, do strudy, dojedzie do wójta, to już te emocje opadają i mnie jest zdecydowanie lżej funkcjonować. Czyli są tak, to... taką tarczą, jak gdyby. Też są tarczą. Mówię o buforze. Bardzo ważna, bardzo ważna funkcja, podkreślam to. Również ma to wpływ na funkcjonowanie Rady, bo przez to e, sołtysi nie mają czasu na jałowe dyskusje. Jak przysłuchują się e, prawda, funkcjonowaniu Rady, oczekują decyzji, konkretnych decyzji e, i konkretnych tematów. Przyjeżdżają na sesję załatwiają, powiem szczerze, sprawy swoich mieszkańców, chcą, żeby to było załatwione od ręki, szybko i nie pozwalają na jakieś jałowe dyskusje. No wspomniał pan tutaj o Radzie, to porozmawiajmy też o budżecie. W, w, w miastach zwłaszcza często się mówi o budżecie obywatelskim, ale tak naprawdę budżet obywatelski to są budżety sołeckie. W gminach one funkcjonują od wielu lat, co roku są coraz większe. Dzisiaj taki właśnie budżet sołecki, czyli środki, które są Wyłonione z budżetu naszego gminnego do dyspozycji SOEC to jest już dzisiaj kwota około 900 tysięcy złotych. To jest to są naprawdę wspaniała, wspaniała sprawa. Dlaczego? Dlatego, że podział tych środków następuje na zebraniach wiejskich i najczęściej są to środki, które określają kierunki i podstawowe potrzeby. Bardzo często jest tak, że to są oczywiście środki niewystarczające, żeby, żeby te podstawowe potrzeby za, załatwić. Przepraszam za kolokwializm, ale to. Nam daje pewien kierunek, jeśli gdzieś w danej miejscowości jest taka sytuacja, że jest potrzeba chodnika i już jakaś część środków z tego funduszu sowieckiego jest przeznaczona na chodnik, to znaczy, że warto żeby również te pieniążki poza tego Funduszu Sołeckiego, czyli pieniądze budżetowe, żeby również, również trafiły. Czyli to jest takie właśnie ukierunkowywanie, ukierunkowywanie działań i, i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry kierunek. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. My dostajemy część zwrotu tego Funduszu Sołeckiego. Kiedyś ten zwrot był na poziomie 30 kilku procent, teraz jest trochę mniejszy, ale... Warto wyodrębniać w budżecie te, te, te fundusze. Również te fundusze y, przeznaczane są na, na, na imprezy integracyjne. Nie są to duże kwoty, prawda? Ale są tysiące, organizują choinki, organizują prawda, jakieś zabawy, spotkania. No, warto mieć parę złotych, prawda, żeby to odbywa, odbywało się właśnie w odpowiednich i warunkach, i na odpowiednim poziomie. A jeżeli chodzi o inwestycje, to część tych pieniędzy to się idzie na jakieś inwestycje, które są do zrealizowania i wynikają z potrzeb danych sołec? Tak, tylko że mówimy, no, w tej chwili największy fundusz sołecki to jest kwota około 35 tysięcy dla tych największych sołec, to, to wiadomo, że to nie są pieniądze, które wystarczają na, na jakieś inwestycje, ale przysłowiowo, prawda, jakaś lampa, prawda, kawałek chodnika, gdzieś przystanek wiata przystankowa czyli te drobne inwestycje za pomocą tego funduszu sowieckiego są zawsze do posadzenia tak, świetlicy. do o bardzo dobrze faktycznie szczególnie tam gdzie te świetlice są bo, 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 bo nie we wszystkich miejscowościach mamy, możemy się pochwalić pięknymi świetlicami bo, bo tam gdzie one są to już dzisiaj mogę powiedzieć no takie no, ładne dzisiaj, dzisiaj przede wszystkim jak jest ta wspomniana wieś dzisiaj no zmieniła, zmieniła swoje już oblicze o, Oczywiście że czas. tak i cały czas zmienia cały czas jest jeszcze jest bardzo bardzo dużo pracy Panie wójcie jak już jesteśmy przy temacie inwestycji, Inwestycyjnym. To jak w ogóle, w ogóle w ogóle zaplanowany jest i wygląda plan inwestycyjny w całej gminie? No Co roku znaczne środki w budżecie przeznaczone są na inwestycje. Te priorytety nie zmieniają się od wielu lat i to są głównie inwestycje kanalizacyjne i inwestycje drogowe, bo to jest dalej pięta hilosowa nie tylko naszego samorządu, ale praktycznie wszystkich samorządów w Polsce, a szczególnie samorządów wiejskich. W tym roku podpisałem umowę i już odpoczęła się kanalizacja miejscowości Ornowo. Inwestycja powyżej 5 milionów zł. Gdzie praktycznie robimy to z środków własnych, no niestety, ale nie ma możliwości już pozyskiwania środków zewnętrznych. Rozpoczęła się również kanalizacja miejscowości Gierłoż i też kwota około 1,5 miliona złotych razem z budową oczyszczalni ścieków w tej, w tej miejscowości. Przed nami jeszcze Durąg, przed nami jeszcze pancerzyn i to, praktycznie wierzę, że w, w tej pięciolatce te problemy kanalizacyjne przestaną funkcjonować. Cały czas aktualny jest temat dróg. Bardzo się cieszę, że, 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 że rząd też podjął konkretne. Działania, z których już skorzystaliśmy w poprzednich latach, bo nie jest żadną tajemnicą, że z środków rządowych została wyremontowana czy, czy, czy wybudowana wręcz droga Morliny Tyrowo. Wiemy, jakie, jak, jaką funkcję ważną, prawda? Może nie do końca dla mieszkańców, bo nie mieszka tam żaden mieszkaniec gminy, ale tutaj funkcję takiej, taką właśnie gospodarczą pełni ta droga. Dostaliśmy właśnie pieniążki z tego projektu premiera Morawieckiego. Teraz też jest przygotowywany projekt mamy aplikowaliśmy wniosek i w najbliższym czasie będziemy realizowali w ramach właśnie tych projektów rządowych drogę budowę drogi w miejscowości Lubajny przygotowujemy kolejne kolejne dokumentacje, bo nabór będzie jeszcze w tym roku na, na kolejne to jest mówię ten program rządowy dróg rozwoju dróg samorządowych bardzo się cieszymy, że jest taka inicjatywa no i faktycznie są te są te środki korzystamy też z środków prawda dawnej agencji nieruchomości rolnej, a mianowicie tych Wiliskowru. Bardzo się cieszę. Rzutem na taśmę pod koniec roku udało się wykonać drogę za kwotę około miliona złotych w miejscowości Morliny. Kiedyś taka miejscowość trochę zapomniana, a dzisiaj naprawdę i kanalizacja, woda, droga. Także bardzo się z tego znaczy, cieszę. Mówi Pan dużo o kanalizacji, o drogach. A jak wygląda gazyfikacja i wodociągi? A, y, znaczy, y, kanalizacja i woda to jest to jest tożsame, prawda? Tam, gdzie, 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 gdzie robimy inwestycje kanalizacyjne i jest stara sieć wodociągowa, to jest automat też jest to naprawiane, przy tym oczywiście jeszcze wykonujemy stację uzatniania wody, bo one też się zużywają. Ostatnio oddaliśmy piękną stację uzatniania wody w Szyldaku. To jest praca ciągła, zaopatrzenie mieszkańców wody i kanalizacji. Ja to traktuję jako, jako, jako całość. Tak, jeśli chodzi o te inne kwestie, prawda, czyli o gazyfikację, gdzieś tam internet szerokopasmowy, to muszę Państwu powiedzieć i Panu, że, że to już są kwestie troszkę poza nami. Tam już decyduje biznes i jeśli gdzieś, prawda, w przypadku gazyfikacji, jeśli jest jest duży odbiorca gdzieś, to i mieszkańcy z tego korzystają, ale nigdy to jest czysto. Decyduje rachunek ekonomiczny. Tutaj e, praktycznie nie ma udziału gminy. Jeśli jest udział gminy, to tylko jest taki udział pomocny, żeby, prawda, wydać zgody, przejścia po, po, po drogach, po działkach i tutaj być, być pomocnym w rozwiązywaniu tych spraw formalno-prawnych, ale nie inwestycyjnych. Panie Wójcie, czas biegnie szybko. Na koniec, ostatnie e, pytanie dotyczące: jest, macie siedzibę przecież w mieście. Tak. E, no, troszeczkę się zmiło, zmieniło po wyborach. E, do tej pory piękna tradycja współpracy trzech samorządów. Jest nowy burmistrz. Jak układa się współpraca? i jak panu pomagać. Ja powiem w ten sposób, ja wierzę, że dalej ta współpraca będzie układała się bardzo dobrze. Wręcz jesteśmy skazani na bardzo dobrą współpracę. Nie wierzę, żeby tutaj dochodziło do jakichś rozdźwięków, czy, czy różnicy interesów, prawda? Bo ja często to powtarzam, że, że jest to zespół naczyń połączonych. Nie oddzieli się jedno, jednoznacznie miasta od gminy i gminy od miasta. Tych, tych wspólnych tematów. Nie nazywam tego problemów, bo to nie są problemy. Jest bardzo, jest bardzo dużo i, i wierzę, że, że, że będziemy wspólni. Je rozwiązywać dla, dla dobra mieszkańców. No też nie jest żadną tajemnicą, że to mieszkańcy miasta przeprowadzają się na wieś i dlatego tym bardziej ta, ta, ta współpraca ma, musi, być, musi być bardzo, bardzo, bardzo dobra. I wierzę, że będziemy się wspaniale uzupełniać. Do tej współpracy oczywiście życzę. Dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem był wuj gminy Ostróda, pan Bogusław Wias. Dziękuję. Dziękuję Państwu.